Rozpoczyna się drugi dzień haremskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi ze Świerklańca wyjdą około godziny 8.30, natomiast do pokonania mają dzisiaj sporo kilometrów. Tuż przed godziną 16 zameldują się w Psarach na kolejnym noclegu. You're the king, you're the Lord of Lords, the name above all names on heaven and earth. All the nations will worship you, Prince of Peace, Everlasting Father. Magnify the name of the Lord, 'cause he's worthy, worthy to be praised. Księże, dlaczego warto pielgrzymować? No ja myślę, że to uczy takiej pokory, że też nie wszystko jest w naszych siłach, bo czasami nawet ludzie wysportowani, z kondycją, na pielgrzymce jednak doświadczają takiego trudu. I tutaj zarówno fizycznego, chociaż niektórzy sobie świetnie fizycznie radzą, ale znowu tak bardziej duchowo, może gdzieś tam psychicznie, muszą na nowo odkryć jakby to, kim są i co jest ważne w ich życiu. Myślę, że tak poważnie, ale zabrzmiało, ale myślę, że chyba o to chodzi. Jak ważne jest przygotowanie duchowe do takiej pielgrzymki? No ja myślę, że jakby ważne jest, żeby nie wyjść w tę pielgrzymkę tak po prostu bez żadnego jakiegoś przemyślenia, bo wtedy cały ten wysiłek i fizyczny, i psychiczny, i duchowy może pójść na marne. I jeżeli gdzieś nie przemyślimy tego, nie przygotujemy się tak duchowo, nie oddamy tego Panu Bogu, no to ten trud nie będzie miał takiego sensu. On nabiera sensu właśnie, jeżeli wiemy, po co idziemy i co chcemy osiągnąć, co chcemy zyskać właśnie w tej relacji z Panem Bogiem, z Matką Bożą, ale też w kwestii własnego rozwoju duchowego. O pielgrzymce często się mówi jako o rekolekcjach w drodze. Każdy z nas wyniesie z tych rekolekcji coś innego? No ja myślę, że właśnie tak to jest, jak z każdymi rekolekcjami przeżywanymi, że każdy odkrywa w tym czasie coś dla siebie, że Pan Bóg, choć można by powiedzieć, że każdy daje mu to samo, to Pan Bóg daje każdemu to, co tak naprawdę jest potrzebne. Pan Bóg zna najlepiej nasze serca, widzi, co w tych sercach jest, jakie tam są zranienia, jakie trudności, problemy dnia codziennego, ale też jakie radości, jakie sukcesy. I Pan Bóg po prostu przychodzi z tą swoją miłością w taki sposób, że dotyka właśnie tych miejsc w sercu. Więc każdy, choć idzie jeden obok drugiego, może przeżywać to całkiem inaczej. Jednym z motorów napędowych haremskiej pielgrzymki od lat jest młodzież. W tym roku ta grupa pielgrzymów nie jest tak liczna może niż w poprzednich latach, ale nadal dla jej młodzieży jest sporo. No to właśnie tak o dziwo, ja przychodzę na pielgrzymkę halemską po kilku latach przerwy, ostatni raz byłem 5 lat temu i no doświadczam tego, że wiele osób tych młodych nie znam, to znaczy, że pojawili się jakieś nowe osoby, tacy, którzy wcześniej jeszcze nie pielgrzymowali albo pielgrzymują od 2-3 lat, to znaczy, że młodzież chce iść, chociaż tak różnie się mówi o tym, czy młodzież jest w kościele, czy nie, to jednak tutaj na pielgrzymce halemskiej są widoczni i widać ich zaangażowanych, czy to w śpiewanie, czy w kierowanie ruchem. To znaczy, że nie tylko chcą iść, ale chcą jeszcze też coś z siebie dać. To jest chyba piękne. Dlaczego ksiądz wraca na halemską pielgrzymkę? Szczerze mówiąc, w tym roku nie planowałem tego. Jakoś tak się złożyło, że trafił mi się urlop w sierpniu. Nie miałem żadnych konkretnych planów i dostałem propozycję tego pielgrzymowania. Przemyślałem to, właśnie przemodliłem, czy to jest ten mój czas i to moje miejsce. I Pan Bóg gdzieś na nowo mnie tutaj przywołał, więc idę i sprawia mi to radość. Szczególnie, że warto wracać, czy może miło jest wracać w te rodzinne strony, a pielgrzymka dla mnie jest taką rodzinną trasą, rodzinnym miejscem. Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim.
Czelanko już było rano. Była zupka na gorąco. Żurek chyba, czy coś takiego. A teraz? Teraz też drugie śniadanie. Chleb sztytem. I jak fizycznie? Siły jeszcze są? Są, jak najbardziej. Wszystko w porządku. Takie małe blazy są, ale bez problemu dojdę. Co przyciągnęło panią na Halemską pielgrzymkę na Jasną Górę? No właśnie. W tym roku poczułam właśnie taką chęć uczestniczenia właśnie w pielgrzymce, bo ostatnio byłam bodajże w 2017 roku, z panią wekszłam i sobie obiecałam, że następnym razem jak pójdę, to pójdę z inną parafią. No i myślałam, że pójdę z Borową Wsią, ale oni tylko szli jeden dzień, stwierdziłam, że to trochę za krótko. I mówię, jak usłyszałam, że na Halebie jest zorganizowana pielgrzymka, to powiedziałam, że muszę uczestniczyć. Stara się pani uczestniczyć w pielgrzymkach co roku? Nie, dopiero moja trzecia. Ale myślę, że będzie już teraz coraz częściej. A jak to jest z atmosferą na halemskiej pielgrzymce? Bo wiele osób powtarza, że ona jest trochę inna, nie powtarza. Co znaczy się tak, ja byłam pierwszy raz na pielgrzymce z Rybnicką, ale to było jak miałam 15 lat. Było super, bo rzeczywiście szli, śpiewali, było bardzo wesoło. Potem byłam właśnie z paniówek, no to już była tam inna atmosfera. No też było fajnie, nie można powiedzieć, że ten, ale tutaj jest, tu jest też super, bardzo, bardzo fajnie. Jak to jest na tej pielgrzymce? Lepsze są te Rzymy Żytnie, Grahamki czy jakieś inne? Ja myślę, że wszystko, co nam zrobią, co nam dadzą, co nam przedadzą, jest dobre. Tu mamy koleżankę, która ekologicznie, prozdrowotnie działa. Chociaż my też, nie Łukasz, nie? Prozdrowotnie, my prozdrowotnie. Nie, także zachęcamy do nieprzennego, tylko do wieloziarnistych i takich właśnie. Która to jest pani halemska pielgrzymka? No właśnie, i tu się pojawia problem, bo ja to co roku liczę, bo mi się już z pamięcią coś dzieje, bo to już takie lata. Wydaje mi się, że 20 któraś, ale już nie wiem, jak się zaczęły rodzić dzieci, to już przestałam tak dokładnie liczyć, ale no około 20 już na pewno. Na tą trzeba było czekać ponad 700 dni. Trudny okres? Trudny okres. Na pewno to był okres taki, żeśmy za bardzo tęsknili, ale to podwójna radość teraz. Rozmawialiśmy wczoraj z naszymi znajomymi, teraz już bardzo bliskimi znajomymi ze Świerklańca, gdzie corocznie śpimy i oni mówią, że bardzo się cieszą, że byliśmy, że to już jest ciężko było im też przez ten zeszły rok myśleć, że nie przyjdziemy. Czekali na nas, no a wiadomo było, że nie przyjdziemy, więc podwójną radość mieliśmy i my i oni. To pytanie wydaje się banalne dla osoby, która już ma na swoim koncie ponad 20 odbytych tych pielgrzymień. Niektórzy tutaj idą 40 raz, ale zawsze pada. Dlaczego? Dlaczego się tutaj wraca? To potrzeba serca, myślę. To myślę potrzeba serca i dla nas wierzących to jest ta wiara właśnie. To jest coś, co nas przekonuje do tego, że po prostu warto. Nie tyle intencji, ile myśmy wyprosili. Zarażamy teraz nasze dzieci do tego. Myśmy z mężem odbili tu też naszą podróż poślubną. Zaraz po ślubie też poszliśmy na pielgrzymkę właśnie. Więc no, gdyby nie to, że Pan Bóg działa i te łaski zsyła, to pewnie byśmy tu nie byli. A tak się po prostu dzieje. I mimo blask, i mimo przekutych pęcherzy i wszystkiego, co ciężko, no to warto, to warto. Jak forma fizyczna? Co roku gorzej. Myślałam, że co roku będzie lepiej, że już taki czek będzie bardzo mocno umocniony, ale tak jak ksiądz Michał powiedział, jak są intencje, to trzeba wycierpieć, żeby potem ta radość na Jasnej Górze była jeszcze większa. Co to się stało? Starość, nie radość. No. Młodość, nie wieczność. No, idę w jedną stronę, więc wszystkie dolegliwości, które miały być w dwie strony, to się skumulowały w te pierwsze dni. No, co zrobić? Blazy, bóle pleców, bóle nóg. Tutaj pewnie zabrakło tej pielgrzymki rok temu. Po prostu organizm musi sobie przypomnieć, jak to wygląda na tej halemskiej pielgrzymce. A tak na serio, to brakowało tej pielgrzymki? Brakowało. No, mimo wszystko, że po tych dwóch latach spotykamy się z tymi samymi ludźmi, tak jakbyśmy się widzieli wczoraj, ale jednak, no tak jak pan mówi, no też organizm się odzwyczaił, tak? Także no brakowało na pewno.
Kto właśnie tutaj jest na tej halemskiej pielgrzymce? Bo tutaj wiele osób właśnie czekało na ten moment, kiedy będzie można znowu pójść. Idziecie do Jasnej Góry w nieco bardziej okrojonym składzie, a ta atmosfera dalej jest taka unikalna na tej halemskiej pielgrzymce? Atmosfera jest zawsze unikalna, zawsze jest bardzo fajna, ludzie są przyjemni. No, wszyscy czekaliśmy, czy w ogóle będzie można iść na pielgrzymkę, bo to w dzisiejszych czasach nie wiadomo, tak? Z dnia na dzień wszystko się może zmienić. No, dzięki Bogu udało się, idziemy. Tyle, ile sił Pan Bóg daje, to tyle dajemy my. No. Co przyciąga młodych ludzi na halemską pielgrzymkę? No, lepiej nie mówić, że przyzwyczajenie, ale jakaś taka tradycja też, poniekąd się tego tak trochę szuka. I jak się nie pójdzie, to tego na pewno brakuje. I to w sumie trochę takie zakończenie zawsze było wakacji i początek, takie nabranie sił na kolejny rok. Myślę, że to jest to. Jeżeli chodzi o tą tegoroczną pielgrzymkę, no trochę na nią trzeba było poczekać. Brakowało ci tego wyruszenia na pielgrzymi szlak przed rokiem? Trochę brakowało tej formy pielgrzymki, bo ja z moim przyjaciółką poszłyśmy tak we dwójkę po prostu z plecakiem. No ale też w jedną stronę, więc brakowało tych wszystkich ludzi, tego dźwięku, rikszy i wszystkiego. No, brakowało na pewno. Co jest takiego najbardziej niepowtarzalnego twoim zdaniem na halemskiej pielgrzymce? Klimat. Chyba to jest to, że na to się głównie czeka i tego ludziom brakuje tego klimatu. Bo ja nie wiem, jak to opisać, ale to się czuje po prostu. To trzeba być i to zmęczenie, dodać tych wszystkich przyjaciół i rodzinę. I to jest to. Co dzisiaj dobrego na śniadanko? Chyba drugie. To jest już trzecie. Na pierwsze śniadanie jadłam bułkę, na drugie chleb. Także jem jeszcze cynamonkę i piję jogurt pitny. To jest moje śniadanie. Normalnie jem dwa, ale tutaj więcej kalorii spalam, także... Nie będziemy rozliczać, świetna forma. Jak właśnie z tą formą fizyczną? Jak nie ma jakiegoś większego upału i się nie poci człowiek, to nawet nie czuje takiego zmęczenia. Także forma w miarę jest. Mimo, że tryb siedzący teraz życia prowadzę. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy tutaj towarzyszy pielgrzymów. Mój brat pokazuje, że mam go pozdrowić, także też go pozdrawiam osobno. Moją rodzinę, wszystkich, którzy to słuchają i oglądają. I gorąco pozdrawiam mojego kochanego Tomka, który zwykł mi towarzyszyć tutaj na szlaku, ale w tym roku jesteśmy ze sobą myślami. Myślę, że to jest taki wyjątkowy czas, kiedy możemy po prostu nieść siebie przez ręce Matki Bożej do Pana Boga. Taki czas, kiedy możemy odnowić swoje siły duchowe, bo wiadomo, że te fizyczne jednak się wyczerpują. I myślę, że to ciągnie ludzi, ale też po prostu sam klimat tego miejsca, tego, że możemy razem iść, możemy razem śpiewać, możemy razem się modlić. A jak to jest z tym ładowaniem baterii? Bo wiele osób tutaj powtarza, że idzie na Jasną Górę po to, żeby naładować te baterie na cały rok. Ja myślę, że to jest taki początek ładowania, że tutaj dostajemy takiego kopa do tego, żeby się zaangażować w późniejsze po prostu takie realizowanie i wzmacnianie swojej relacji z Panem Bogiem i tak to działa. Zawsze pielgrzymujesz z jakąś intencją? Przeważnie tak, też zbieram od znajomych, w tym roku też tak było, mimo że w tym roku jestem kierowcą, trochę innej funkcji, to zabieram też właśnie od innych osób te intencje, bo wtedy też się lepiej idzie. Jest trochę lżej na sercu, no i też trochę nogi mniej bolą, kiedy widzi się, że te kilometry do Częstochowy, no ich jest coraz mniej. Jak najbardziej, to jest wtedy radość i ogromna ulga, iż po prostu potem nogi same niosą, zapomina się o każdym bólu. To powiedz nam jeszcze na koniec, jak to jest z tą atmosferą na halemskiej pielgrzymce? Chyba od wielu lat ta grupa pielgrzymów nie była tak okrojona. Wiadomo, że mamy trudne pandemiczne czasy, wszyscy czekali na to, żeby wyruszyć po raz kolejny na pielgrzymi szlak, ale ta atmosfera się nie zmienia? Nie zmienia się. Co prawda teraz trudniej mi to odczuć, no bo nie idę z tymi pielgrzymami, ale kiedy widzę ich z boku, no to ta energia nadal jest, nadal widać, że są razem, więc jest dobrze. Dobry jest Pan, alleluja, dobry jest Pan, alleluja, dobry jest Pan, alleluja, alleluja. Naszym Panem jest Bóg, naszym Panem jest Bóg, kochana.
więc razem znieśmy swe.